prześpiewaj. Cześć, PZ z tej strony. Oglądacie Urban Gypsies TV International. Oglądajcie to dalej, pozdrawiam. Otwórz przeglądarkę, wpisz konopie plus Kaczyński. To co widzisz nie jest żartem, chociaż siedzisz teraz z blantem. Rząd ma tyle wiedzy o konopiach indyjskich. Ile substancji odżywczych jest przeciętnie w słupkach chińskich. Młodzi palą to na klatce lub na ławce. Ścigają ich za to, gdy ich złapią z THC w większej dawce. Prokurator da im sankcje, chyba że dealera wskażą palcem. Hej, cześć. Cześć, cześć. Witam. Jesteśmy with PZ. Tak. Polski raper. Tak jest. No, my jesteśmy w Urban Gypsies. To... Bardzo mi miło być tu. No i jesteś w Anglii, tak? Tak jest, jestem w Anglii. W Londynie. W Londynie. Byłeś w studio. Byłem w studio, nagrywałem piosenkę. Nie skończyliśmy tej piosenki, co prawda, ale mieliśmy przyjemność nagrywać między innymi z takim producentem, który się nazywa Mikey J. I wyprodukował bardzo dużo muzyki dla Kano. No i był oczywiście również Kano. I robiliśmy piosenkę wspólnie na mój nowy album solowy. Aha, a kiedy będzie ten nowy album? Nowy album ukaże się na jesieni tego roku. Najprawdopodobniej w październiku. Natomiast część rzeczy już powoli będzie można usłyszeć jakoś, nie wiem, na przestrzeni kilku miesięcy, trochę wcześniej niż sama premiera albumu. Mhm. A i jaki to będzie? To będzie album pół angielski, pół polski, tak? Nie do końca tak jest. Znaczy on będzie właśnie stricte polski, głównie polski. To znaczy głównym wokalistą, raperem będę ja, producentem będzie Sydney Polak, mój przyjaciel, który zajmuje się różnymi gatunkami muzyki, między innymi jest perkusistą w bardzo popularnym rock'n'rollowym zespole polskim, który nazywa The Love. No i wspólnie robimy tę płytę, to będzie polska płyta, to będzie płyta inspirowana brytyjską muzyką. To będzie przeniesienie do polskiego rapu takich brzmień jak brytyjski grime, czy trochę dubstepu, czy coś w stylu The Streets może. Będą takie to coś nowego, tak? Coś nowego. No i będzie po prostu, jeśli chodzi o ten brytyjski akcent, taki, o którym wspomniałem, że to będzie polsko-angielska płyta. To tylko ewentualnie ze względu na to, oprócz tych brzmień, których tam postaram się przemycić do tego albumu, to będzie tak po prostu, że najprawdopodobniej będzie kilku gości z Anglii, angielskich raperów, artystów grime'owych. A dobre. A myślisz, że w Polsce ten grime będzie wielki, tak jak rap, czy...? Wydaje mi się, że nie będzie z tym większego problemu. Wydaje mi się, że będzie to dosyć duża rzecz. Myślę, że byłoby gorzej, gdyby był to naprawdę stricte grime'owy album. Ale on siłą rzeczy nie będzie grime'owy, bo tak po prostu jest. My robimy polski rap i po prostu staramy się zainspirować brytyjską muzyką, brytyjskim grime'em, czy The Streets, czy dubstepowymi brzmieniami i przenieść to na rynek polski, na nasz album, ale nasz album i tak będzie inny i myślę, że się przyjmie jak najbardziej. Już mam takie sygnały, że jest fajnie, że część ludzi na to czeka i chce to usłyszeć. I myślę, że to stanie się dużą rzeczą, to będzie duża rzecz. To dobre. To może jeden dzień my przyjedziemy do was. Bardzo chętnie, zapraszam. No, będziemy grać tam. Dobra, to jak ktoś chce ciebie znaleźć na komputerze? Jak ktoś nie chce znaleźć się na komputerze, w internecie, to może mnie znaleźć na MySpace'ie. O ile pamiętam, to jest myspace.com, łamane przez PZ81. Może mnie znaleźć głównie na Facebooku, bo tam prowadzę swój oficjalny profil, na którym mam sporo fanów i rozmawiam z nimi. Dużo się tam udzielam. Wstawiam tam swoją nową muzykę, wstawiam w ogóle swoją muzykę starszą również. Wstawiam muzykę czyjąś, którą się jaram, która mi się podoba. Nawiązuję dużo kontaktów różnych, wchodzę w interakcje z tymi ludźmi, także zapraszam przede wszystkim na profil facebookowy. Można mnie znaleźć jeszcze na stronie internetowej, która chwilowo jest wyłączona, ale niedługo wróci. To jest pz81.pl. I to tyle chyba. Tak? Tak. Dobra, a masz jakiś koncert, co tam będzie? Niedługo? W Polsce? No, w Polsce. No nie wiem kiedy będzie to wyemitowane, ale w najbliższy weekend gramy w Szczecinie i w Warszawie, czyli w moim mieście rodzinnym. Później nie pamiętam, ale jest jeszcze parę tych koncertów zabukowanych na najbliższe terminy. Jeżeli ktoś chce poznać datę tych koncertów, to właśnie warto wejść szczególnie na mój profil na Facebooku, one się tam wyświetlają pod
pod zdjęciem po lewej stronie cała lista koncertów jest tam pokazana. Okej. Okay. Bardzo dziękuję, że mamy ten interview. Ja również dziękuję, pozdrawiam widzów Urban Gypsies. Do zobaczenia, zapraszam na moje profile i czekajcie na nasz nowy album z Sydney. No, dziękuję. Dzięki. PZ, oglądacie Urban Gypsies International, Your Never Statistic. Żegnam się z wami, cześć, do zobaczenia.